Cześć, siemaneczko. Z tej strony Bartul, zapraszam na drugi materiał. Cały czas jesteśmy, można powiedzieć, w pierwszej misji, a drugiej po prologu. Naszym zadaniem jest odszukanie drugiej baterii do BT. I tak się zastanawiam, czy my mamy tędy przejść, czy może tędy. No bo zobaczmy tutaj najpierw tą stronę. Co to ja miałem zrobić, BT? Potrzebuję trzeciej baterii, by osiągnąć pełną moc. Inaczej nie przetrwamy na wrogim terenie. Dobra, dokładnie tam. Tylko pytanie. Insert ruchoma, ruchom ducha. Do rebeliantów. IMC gwarantuje bezpieczne przejście do miasta aniołów wszystkim, którzy złożą broń. Sugerujemy jak najszybciej oddać się w ręce ekip poszukiwawczych. Pilocie, nie radzę oddawać się w ręce IMC. Analiza tonu głosu wskazuje, że kłamią. Dokładnie tak. Dobra, czekajcie, bo my mamy tutaj chyba iść teraz. Masz mnie za durnia, BT? Nie wiem. Zakres funkcjonowania twojego mózgu pozostanie nieznany do chwili połączenia. Czekajcie, bo ja... chyba tutaj trzeba iść. Oj, tutaj trzeba iść? Coś mi się nie wydaje. A może... Chyba dobrze idziemy, dobra. Generalnie rzecz ujmując, to powiem wam, że gres... fenomenalna, naprawdę. A nawet jeszcze mamy znajdźki. Jedną już zdobyłem. Oj, chyba musimy się wrócić. Wrzuciłem na chwilę ostrość obrazu. Nie wiem, czy to było spowodowane. Uwaga, bo coś tu nadlatuje. Gra troszkę Crysisa przypomina. Pilocie, moje systemy mapujące są znów sprawne. Przez zasadzkę znaleźliśmy się daleko od pierwotnego celu. Przebywamy na terenie wroga. Zachowaj ostrożność. Nie możemy długo tu zostać. Wow. Już myślałem, że spadnę. Dobra, szukamy tej baterii. Wiemy, że wciąż przebywają w Polgowie z powodu. Wszystko. Cholera. Aj, to chyba nie tak. Aj, proszę. Aj, dobrze, że mamy nas. Coś tu mi tu nie zadziałało. Co powiem, gościa zaś od... po cichu tył i wbić mu nóż w plecy. Ale trochę to było śmieszne, ale okej. Zmienimy sobie broń, co? Snajperka? Nie może być. Postrzelamy trochę. O kuźwa, jaka to ma moc. Kuźwa mać. Trzech razy sztuka.
Dobra. Tego się nie da załatwić? Coś tu nie za bardzo. Sobie. Ale czuć mocno broń. Naprawdę. Wreszcie. No i rzeczka padła. Clear. Nie. Nice, dobra. Skoczmy tu na dół. Wybierzmy amunicję. Kurde, co to jest? Wow! Karabin wyborowy, tak? Coś nowego. Pilocie, twój kombinezon ma możliwość maskowania. Dzięki temu przetrwasz trudne sytuacje. To krótko trochę to trwało, ale okej. Okay. Ja pierdziu. Weźmy to. Aha, bo to jest na wieżyczkę. Zobaczmy, jak to strzela. Nie? Bez szału. Bez szału, przyznam szczerze. Ba, liczyłem na coś więcej. Jakiś bardziej spektakularny wybuch. Eksplozję. No i obawiałem się tego najgorszego. Gra jest dosyć krótka, niestety. Takie gry fajne są zazwyczaj krótkie. Misji wszystkich mamy. O cholera, go się wybuchają. Czekajcie, bo my możemy... Aha. O fuck, dobra. Chciałem sprawdzić, nie możemy długo trzymać. Dobra. Czego się uczy całe życie. Nie będziemy się ukrywać i czekać, aż po nas przyjdą. To my wybierzemy się do nich. Nie będziecie spisać na ciebie. BT, czyj to głos? To dowódca korpusu ubieżców jednostki ruchu oporu wchodzącej w skład SRS. Nazywa się Sara Briggs. I czy na statku jest ktoś żywy? Nie. Skanery podają, że na pokładzie Jamesa McCallana nie ma oznak życia, ale wystrzelono 90% kapsuł ratunkowych. Zatem wciąż jest nadzieja. Spokojne życie na kresach, dala od opresji. No tak, to takie trochę za szybkie są. No taki wręcz miałem na myśli. To chyba nie. Walczymy jako serce, bo wtedy jesteśmy silniejsi. Ała, ała. Musimy to wyłączyć. Gdybyśmy się nie zjednoczyli, a jeśli wybiłoby nas co do nogi, to taki jest ich plan. Ale my nie pozostaniemy im dłużni. Nie będziemy się ukrywać i
czekać, aż po nas przyjdą. To my wymierzemy się do nich. W windzie nic nie ma. Nie będziecie zbliżani na siebie. O, tutaj. No fajnie, bo się wspinamy. Misji chyba wszystkich jest, jak wyliczeniem, 10 czy 12, czy 8 nawet. Chyba 8, chyba zdaje się, ale... Trochę się zawiodłem. Wiem, że gra jest skierowana bardziej na multi. No ale ja gram tylko na panie single player. Skakujemy raczej. Tak tu ładnie jest, że aż nie chce mi się stąd wychodzić. Flon do oddziału ratunkowego Gamma. W pobliżu wraku Makalana znajduje się Tytan klasy Vanguard. Model Bravo Tango 7274. Chcę go mieć. Olera. Do wszystkich ocalałych żołnierzy ruchu oporu. Oddajcie się w ręce władz. Chyba wolicie mieć do czynienia z naszą piechotą, niż z robicielami grasującymi po lesie. O mały włos. Pilocie, nasza pozycja jest zagrożona. O się. Broń dobra, tylko mało amunicji mamy. Te drony to zwiadowcy IMC. Posiłki wroga zaraz wyruszą. Musimy ukończyć tworzenie łącza neuronowego. Zamontuj ostatnią baterię. Już, tylko zbieram sobie amunicję. Prime pełen. Pilocie, musimy utworzyć łącze neuronowe, aby kontynuować. Wsiadaj, gdy będziesz gotowy. Wow. W porządku. Protokół pierwszy. Połączyć się z pilotem. Tworzę łącze neuronowe. Utworzono łącze pilot Tytan. Strzelec Jack Cooper potwierdzony jako tymczasowy pilot BT-7274. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać się z majorem Andersonem z SRS. Zbliżają się oddziały nieprzyjaciela. Protokół trzeci. Chronić pilota. Restartuję systemy krytyczne. Tarcza wirowa włączona. Tarcza wirowa wychwytuje nadlatujące naboje i rakiety. Zwolnij przycisk, aby cisnąć w przeciwnika schwytanymi przedmiotami. Fajne kuźwo. Ja się nie mogę poruszać. Pilocie, wyrzutnia Akolita jest aktywna. Ta naramienna wyrzutnia namierza kilku wrogów naraz. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym więcej celów namierzysz. O cholera, jasne. Ale moc. Łącze neuronowe gotowe. Sterowanie bronią główną i łącze motoryczne ustanowione. Ładny kuźwa czat. Pilocie, wykryto zrzut wrogiego Tytana. Przygotuj się, będziemy musieli się przedrzeć. Jesteś tego pewien? Zaufaj mi. Życie nam się regeneruje, tak? Tytan uchłopowy numer
7274. Nie, żeby. Uskok zrobił. Nieźle, pilocie. Nieźle. Wyzywam zniszczony. Dobra robota, pilocie. Nasza skuteczność bojowa wzrosła. Pilocie, w drodze są kolejne oddziały ratunkowe IMC. Jeśli chcemy przeżyć, musimy kontynuować naszą misję i dotrzeć do majora Andersona. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. Zaznaczam pozycję. Trzeba się śpieszyć. No, ale lecimy. Kurczę, gra jest naprawdę świetna. Dziennik Coopera, ten Tytan BT-7274 twierdzi, że jestem jego tymczasowym pilotem. Nie wiem, czy jestem gotowy, ale jeśli nie stanę na wysokości zadania, będzie po mnie. Okej, resztę sobie doczytacie. Krew, gryza. IMC będzie nas szukać. Jeśli chcemy przeżyć, musimy się spotkać z majorem Andersonem, który znajduje się 60 km stąd. Musimy improwizować i dostosować się, jeśli mamy przetrwać. 60 km stąd? Wow. Jestem kuźwa pod wrażeniem, naprawdę, gra jest świetna. Wrogi Tytan w zasięgu, atakuje. Rdzeń serii gotowy. Rdzeń serii aktywny. O kurwa. Ale seria. Właśnie krótko strzela się w tej broni. Uwaga, krytyczny poziom uszkodzeń. Rdzeń serii gotowy. Wydaje się, że to była chyba... Dobra, energia. Dobra, widocznie. Pora zmierzyć się z większym przeciwnikiem. To nie był ten większy. Dobra, to było osiągnięcie jakieś. Utrzymałem przy życiu doktora Wiborna i Schuera.
Pilocie, ta broń Tytana jest zaawansowana technicznie i może dać nam przewagę. Ktoś tu się chyba zakocha. Według ludzi miłość wymaga podziwu, zauroczenia, poświęcenia i szacunku. Wniosek, zakochano się na 50%. Pilocie, uzbrojenie Tona pozwoli nam namierzać cele i niszczyć je przy użyciu rakiet śledzących. Przydatna rzecz. Co to jest? Karabin? Nie, tu mamy Ton. Działko 40 mm. A tu mamy tylko 20 mm. Tarcza wirowa przechwytuje i odbija nadlatujące pociski. Przytrzymaj, żeby namierzyć kilka celów naraz. Rdzeń serii automatycznej wystrzeliwuje strumieniem wzmacnionych pocisków. Pole siły blokujące ostrzał z jednej strony. Wielokrotnie namierzanie. Wystrzeliwuje namierzone pociski, wymaga pełnego namiaru. Salwa pocisków samonaprowadzalnych. Dobra. Holy crap. Śluza przepływowa blokuje nam drogę. W pobliżu powinien znajdować się panel sterowania. Dobra. Aha. Panie, to ten jeszcze tutaj walczy za nas. Ale czuć moc. Dobra, no, o kurde. Oh shit. Ale teraz zostałem w cirę. Tędy przejść, a po tędy w sumie to nie ma znaczenia. Natomiast wiem, że są sekrety do odszukania. Celne są te bronie, trzeba przyznać. Kochałem ją, odskakują. Trzymaj beczkę. Pompy odpadów skażonych filtrują placówkę testową w kopule pierwszej. Cholera.
Coś wspaniałego. Ja pierdziuka gra. Szukam, wiecie, tych hełmów, bo zdaje się, że możemy je zbierać. A wiecie co, jeszcze tutaj sprawdzę sobie. Bo mógł być tutaj ukryty. Nie, tutaj chyba nie ma, dobra. Tam raczej nie ma na górze. Ale mocne kuźwa, te ataki fizyczne są strasznie. Serwisowy. Otwieranie śluzy. Uwaga, toksyczne opary w komorze głównej. Włączam śluzę bezpieczeństwa w sterowni. Pilocie, śluza bezpieczeństwa zamknęła się w sterowni. Musisz znaleźć inną drogę. Pozostaje nam się rozdzielić. Dobra, znajdę jakąś drogę. Pobliskie wyjście najprawdopodobniej prowadzi w głąb oczyszczalni ścieków. Pilocie, śledzę twoje położenie. Zalecam poszukać wyjścia. Jasne, BT. Ty rób to samo. Tak jest, pilocie. Dobra. Czujnik Geigera zaczyna wariować. Mamy do czynienia chyba z promieniowaniem. Nie chcę chyba tej broni wymieniać. To jest dobra. Nie, to nie. Niech zostanie ta. Słuchajcie. Mówi Kane. Drodzy przyjaciele z IMC i ruchu oporu. Mamy problem z komunikacją. Ale spokojnie. Bez nerwów. Nic się nie stało. Gość nie wydaje się normalny. Zgadza się. Skanery wykazują, że jest gdzieś na terenie kompleksu. Nie traćmy czasu. Aha. Dobra, dzięki za podpowiedź. Wyskakujemy, co? Chyba nie ma wyjścia. Wow. Tam by mnie czekała chyba tylko śmierć. Przypierdolił. Zbliża się wrogi pilot. Dobra, idźmy tam. Do wszystkich rebeliantów na terenie obiektu, żeby była jasność. To miejsce należy do Kane'a. Możecie tu siedzieć, dopóki was nie zabije. Co nastąpi wkrótce! Thank you.
Top 3 z 9 floty ruchu oporu. Utknęliśmy w oczyszczalni ścieków. IMC ma nową piechotę mechaniczną. Jesteśmy w potrzasku. Pilocie, przed tobą sojusznicza siły ruchu oporu. Mogą potrzebować wsparcia. Oj, chyba nie doskoczę tam. Cholera. Znaczy się gra się nam zapisała. A jak nie tu, to gdzie? Jesteśmy w potrzasku! Pilocie, przed sobą sojusznicza siły ruchu oporu. Mogą potrzebować wsparcia. A, chyba wiem, o co chodzi. Dobra. Kapitanie, coś się rusza w celula! Uwaga! To nasi. To nasz pilot! Kapitanie, mamy tu naszego pilota! Nie strzelać, jest SNS! Spójrzcie na hełm! Siemka, siemka, hello. Dobrze zobaczyć znajomą twarz. Nasz oddział nieźle dostał. Myślę, nie byłem zdecydowany, czy to nasz. Coś nowego. Posiłki na szóstej! W samą porę! Pociski są chyba samonaprowadzające. Tej broni się wcześniej nie da przebudowywać, dopóki nie stracimy całego magazynku. Jest chyba friendly fire nawet. Tak mi się coś wydaje. Uwaga! W węźle 3A znajduje się martwy tropiciel. Należy go jak najszybciej usunąć. Cholera, wróć. Kuźma mać. Amunicji nie mam. Ja cię pierdzielę. Fajna giera naprawdę. Czekajcie, bo mamy teraz dwie ścieżki. Tam coś jest? Znajdźka. Pytanie, jak my tam dotrzemy. Na górę. Nie widzę go! Nie ma szans się tam dostać chyba. Z tego poziomu.
niego? Cokolwiek? Kogo nie ma, bądźcie czujni! Nie ma szans. Tam jest chyba sekret jakiś. A nic, zobaczymy, może... Czuję się, jakbym maszerował już wiele dni. Potrzebujesz odpoczynku? Nie. Dobrze. Nie ma czasu na przerwę. Musimy wykonać misję. Czekajcie, jak się tam cholera dostać teraz? Ohoho. Widzicie go ktokolwiek? Nie, nie widzę celu. Gdzie oni kuźwa są na górze? Na to wychodzi, tylko nie mam pojęcia jak... Boże... Nie no, tak nie da rady. Fuck. Co mi to kuźwa dało? Nic. Ej, nie wiem co tu zrobić. Shit. No nie wiem. Kuźwa, co jest grane? Co my tu mamy zrobić? Tam jest hełm, tam jest sekret, wiem, ale... Nic nie zwiał, jestem tu cały czas. Tylko nie wiem jak dalej przejść. A, dobra, wiem o co chodzi. Dobra. Jak tam dotrzeć? Nie mam pojęcia. Żebym się wrócił. Oj, do tytułu sobie zakończymy. Na terenie kompleksu znajduje się tytan klasy Vanguard. Chyba SRS. Chyba? Wszystkie Vanguardy należą do SRS, idiotu. Widzę, że jak zwykle Kane będzie musiał wszystkiego dopilnować osobiście. Całe życie z nieudacznikami. Dobra, moi drodzy, tu sobie skończymy ten drugi odcinek. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zostawcie łapkę, udostępnijcie filmik znajomym. Zostawcie suba. Trzymajcie się, hej, hej!